Sąd tutaj wznowił przewód sądowy z uwagi na konieczność popełnienia postępowania dowodowego o pewne dokumenty. No w tej sprawie jest dosyć istotnym właśnie ocena pewnych dokumentów urzędowych, które były sporządzane do sprawozdania pewnej komisji. I to wszystko w aktach było, tylko że nie zawsze jako oryginał. Sąd powinien orzekać na podstawie oryginalnych dokumentów, a nie na podstawie kserokopii. Tymczasem sąd zauważył, że właśnie niektóre z tych ważnych dokumentów są tylko kserokopie. W związku z tym zwrócono się do Wałackiego Urzędu Miasta o dostarczenie oryginałów dokumentów związanych ze sprawą. Były wiceburmistrz jest oskarżany m.in. o podrobienie kopii faktur i przywłaszczenie ponad 10 tysięcy złotych z konta klubu bokserskiego Bukowina, które były częścią dotacji od miejskiego samorządu. Tym samym oskarżony miał działać na szkodę gminy miejskiej Wałcz. Termin ponownego rozpoczęcia procesu zostanie wyznaczony po wykonaniu opinii przez grafologa i zapoznaniu się z nią przez strony.